Dzisiejszy bohater, kostka 7x7. Film zrobiony specjalnie dla mojej koleżanki, która mnie o to prosiła, bo tam ma jakiś problem. Właściwie nawet nie o tyle, co ze środkiem, to z krawędziami. No i pierwsza rzecz, trzeba sobie ją wymieszać. No bo jak nie wymieszam, to nie będzie układania. Kostka układa się praktycznie identycznie jak kostka 5x5. Poza drobnymi dodatkami, jak się umie kostkę 3x3, to tutaj już jest niewiele dodatkowych rzeczy do nauczenia się. Trzeba umieć ułożyć środki i trzeba umieć sparować krawędzie. Będziemy zaczynać od środków i wtedy zupełnie krawędziami się nie przejmujemy. Od środków, czyli tych kwadratów tutaj 5x5, tak? W kostkach nieparzystych środki są stałe, w związku z czym nie trzeba się martwić i liczyć, no inaczej, nie trzeba pamiętać, gdzie są kolory. Ja zawsze zaczynam od ściany białej. Pierwsza ściana jest najprostsza. Jak widzimy, trzy elementy są i trzeba poszukać czwarty. Tak, ustawiamy go sobie w ten sam sposób. Także jak wjadę, to element jest i teraz narożny. Narożny jest, tu muszę go sobie przekręcić, żeby go włożyć. Tak, ponieważ tu jest ściana biała, wstawiam sobie na ścianę białą. Tutaj może sobie tak od razu zrobić, że wyjadę tymi elementami. Może tu poszukam, o tak, żeby nie było innych białych. Dobra, ale to nie ma znaczenia, mogą sobie tam siedzieć. Dobra, no to teraz na przykład drugi rządek. Tutaj już mam dwa elementy z drugiego rządka. Muszę poszukać kolejnego. Tutaj mam taki element. No teraz tu jest taki kwadrat 2x2. Czyli szukamy 2x2. Jest tu. Jest w tym samym miejscu, co trzeba. No i teraz drugi element z lewej strony. On jest tu. Tak, więc muszę go sobie najpierw wyciągnąć, ustawiam sobie w poziomie, przekręcam w ten sposób, żeby mi pasował i go wstawiam. No i teraz, jeżeli chcę na białą ścianę, muszę uważać, żeby wjechać tym rządkiem, tak żeby go nie zepsuć. No to teraz sobie zrobimy naprzeciwko, czyli tą krawędź. Tutaj jest element, najpierw go sobie wyciągnę na inną ścianę, przekręcę i wstawię z powrotem. Brakuje mi te dwa z brzegu, szukamy, tutaj nie ma, tu jest, przekręcę sobie w ten sposób i wstawię. No i teraz podejrzewam, że ten element będzie gdzieś u góry, jest. Tu muszę uważać, żeby wsuwając nie zepsuć dołu. Tutaj akurat nic nie mam, w związku z czym nie ma problemu. Mogę sobie go włożyć. Jak widać, nic nie popsułam. Daję z powrotem i... Znaczy z powrotem. Chodzi o to, że go w pionie układam i wsuwam. No to teraz dwójek szukamy. Jest dwójka. Jest dwójka. Wstawię sobie tą tylko. Wrócę z powrotem. Dlaczego? Bo go przekręcę. No ale jestem sam, więc nie mogę go wstawić. On będzie nam z innego rządka potrzebny. Tu mamy jeszcze jakieś dwójki? Nie. Dwójki są już wszystkie tu u góry. Jest tu, tu i tu. Tą dwójkę mogę włożyć bez konsekwencji, bo tego nie popsuję. Jest w porządku. Sprawdzam. Nie popsułam. Z tymi dwoma trzeba będzie uważać, czyli ten element, w jaki sposób ja go włożę. Czyli jeżeli ja go włożę w dół, to tutaj mi biały uciekł, tak? On tam gdzieś jest. W związku z czym przekręcę z powrotem, znaczy z powrotem przekręcę sobie w lewo i wjadę z powrotem tym samym elementem, czyli ten rządek wjechał w dół, ten rządek wjeżdża w górę, w związku z czym biały mi tutaj wraca. No i teraz brakuje mi tego elementu, on jest tu. I teraz tak, skoro tu jest biała,
to po tej linii się mogę poruszać, tak? Więc muszę sobie przekręcić, żeby tego nie zepsuć i je stąd wyciągnąć. One są w tym miejscu. Przekręcamy, że brakuje mi po lewej stronie rządka. Przekręcamy i go wstawiam. I teraz ten rządek mogę wstawić tu, czyli ustawiam sobie w tym samym kierunku i mogę biały rządek wstawić. Tym się nie przejmuję, że ja go mam w tym miejscu, że on sobie tutaj jest. Ułożę sobie w tym taki rządek bez tego środka, tak? Czyli muszę wszystkie elementy poszukać i ułożyć je w poprzek, tak? Brzeżne mam. Mam jeszcze taki. Kierunek mi nie pasuje, bo chcę, żeby był na linii środkowej. Zsuwam go sobie. Jeszcze raz szukamy. Tu, tu i tu nie ma. Czyli ten jeden element będzie na tej ścianie żółtej. Przekręcam sobie, żeby było poziomo względem ściany żółtej. No i teraz to, co mówiłam, trzeba uważać, bo jak ja nim zjadę w dół, to stąd wyrzuciłam sobie białą ścianę. W związku z czym muszę przekręcić i ten drugi rządek, który dałam na dół, muszę go cofnąć do góry. Tak? I w ten sposób tutaj mi to wraca. I teraz jak zrobić, żeby ten element, może znaczy, żeby te elementy wskoczyły tu. Kiedy środkowy nieparzysty, nie ma problemu. Przekręcamy poziomo w stosunku do białej ściany. Wsuwamy ten pojedynczy element. Przekręcamy pionowo i wsuwamy go z powrotem. I w ten sposób najprostszą ścianę mamy gotową. Jako drugą ścianę najlepiej sobie zrobić żółtą, czyli naprzeciwko białej. Można sobie wszystkie rządki, to co się da, robić tutaj wokoło, a dopiero potem gotowe rządki tutaj wstawiać. Zaczniemy od brzegu. Dwa wierzchołki już mam. Brakuje mi trzech elementów. Szukam. Tutaj mam dwa. Jeden wjeżdżam, drugi wjeżdżam. Brakuje mi środkowego i go widzę tu. Mam środkowy. Tak, i teraz jak ten rządek wstawić, żeby tych białych nie zepsuć? Czyli tak, tu mam białe, tu mam pionowy rządek, tu mam żółtą ścianę. Co robię? Wkręcam żółty do góry. Krawędziami się nie mogę, nie muszę się przejmować, w związku z czym mogę razem z krawędziami. Nie muszę tylko drugiego. Ten sobie możemy obrócić, nie ma wpływu. Obkręcam o 180 stopni i cofam z powrotem ten ruch. W ten sposób żółty rządek znalazł mi się u góry, a białego sobie nie zepsułam. Dobra, to wracamy, żeby na tych ścianach, na tych czterech, robić kolejny. Możemy sobie zrobić kolejną krawędź. Patrzymy, czy tu są... tu mamy taki piękny drugi rządek, a szkoda go w tej chwili zepsuć, to zmieniamy koncepcję. Brakuje mi tego elementu. Tu jest drugi, ale jak ja go przekręcę, to to jest nie ten drugi. Tak? Jak będziemy tak szukać, to tutaj też jest drugi. Tak? Jak go przekręcę, to on jest tu. Czyli żeby ten wstawić tu, muszę go sobie najpierw obkręcić, dać go na inną ścianę. Tu ustawiamy sobie poziomo i wtedy ten możemy wsunąć z powrotem. Jak drugi rządek wsuwamy do góry? Identycznie. Czyli wsuwam drugi rządek do góry, obkręcam o 180 stopni i drugi rządek daję z powrotem na dół. No to teraz zrobimy sobie brzeżek. Tu jest jeden element brzeżka. Ja lubię te brzeżki robić, kiedy są tu u góry. Tu jest, to może najpierw ten. Ten sobie wsuwam, mam już dwa. Ten jak chcę wsunąć, muszę najpierw obkręcić, tak? Żeby był też na tym samym miejscu. Wsuwam, są już trzy. Teraz żółty. Wsuwam, tu do rogu, brakuje mi rogu, o róg obojętny, bo róg jak poprzekręcam, to będę miała. Czyli jest róg. I znowu mamy rządek. Czyli tak, tutaj są białe,
tutaj pionowo idzie do żółtych i teraz dobrze trzeba tą ścianę ustawić. Wbrew pozorom to nie jest tak, że ja sobie ustawię na białym, nie na białym, na kolorowym. Bo jeżeli ja tutaj wsunę i tym obkręcę, to ten żółty mi zejdzie na dół, więc to nie jest dobry pomysł. Więc jakby muszę ustawić żółty na wprost już gotowego żółtego. I tu jest gotowy żółty, tak? Czyli muszę go wstawić na istniejący żółty, obkręcić i wtedy kolorowy schodzi na dół, a żółty wskakuje z powrotem na swoje miejsce. Będziemy robić rządek drugi. Tutaj jest jeden element, który mi jest potrzebny. Jak go stąd zabrać, żeby się znalazł na tym pasie do pracy? Szukam rządka drugiego, który jest bez elementów żółtych, tak? Czyli ten jest bez elementów i ten jest. Zależy mi na tym, który pokrywa się razem z drugim u góry. Czyli tak, wyrzucam na chwilę drugi rządek u góry, obkręcam i ten drugi rządek z powrotem daję na dół. Czyli tu sobie nic nie popsułam, a drugi element wskoczył mi na właściwe miejsce. Znaczy na właściwe miejsce, na te cztery tutaj, którymi będziemy operować. Czyli tak, tu już sobie wstawiam, już mam trzy. Ten będę chciała wstawić, więc muszę go stąd zabrać. Zabieram go sobie, to jest ten drugi element, tak? Tu go sobie obkręcam, żeby był drugim elementem. I go wstawiam z powrotem. Brakuje mi jeszcze drugi tutaj z lewej strony. On jest tu. Jak go przekręcę, to widać, że to jest ten. I wsuwam. I znowu operację powtarzam. Tutaj jest biały, więc białym do siebie. Żółty jest pionowo. I tu musi mi się pokryć z żółtym, który jest, tak? Czyli tu na tej samej linii. Czyli jak żółty wstawię, to tam wyrzucam. Obkręcam o 180 stopni i tym drugim rządkiem wracam. Został mi jeszcze ten element, ale to mi przeszkadza. W jaki sposób ja go stąd mogę wyciągnąć? Kiedy zjadę w dół, ten żółty mi tutaj zjedzie, przekręcam, czyli będzie na przykład z prawej albo z lewej strony, nie ma znaczenia, i żółtym wjeżdżam do góry. I to jest bardzo dobry punkt wyjściowy. Teraz będę na tych czterech pasach układała środkowy rządek, no bez środkowego elementu, bo go tu nie mamy, tak? Czyli mam z prawej strony, jest na środkowym rzędzie, go wsuwam, szukamy, ten jest na środkowym rzędzie i ten, żeby był na środkowym rzędzie, muszę go przekręcić, jest na środkowym rzędzie, tak? Czyli mamy wszystkie na środkowym, czyli znowu białą do siebie, żółty pionowo i tutaj ten element. I jak chcemy go tutaj wstawić, to najpierw przekręcę bokiem, wstawię z góry ten jeden żółty element po środku, żółty przekręcę pionowo i wstawię go z powrotem. I w ten sposób tu mamy żółte, tu mamy białe i zostały nam te cztery kwadraty teraz do zrobienia. Teraz zajmiemy się niebieskim. Niebieski, tu już mamy prawie cały rządek. Brakuje drugiego elementu po lewej, więc go szukam. Jest tu. Tak naprawdę nie musimy się przejmować, czy na razie niebieski jest na niebieskiej ścianie. Przekręcamy go w pionie pomiędzy białą i żółtą, bo tutaj po tym pasem możemy się ruszać w ten sposób, że tej białej i żółtej w żaden sposób nie zrobimy. Dobra, tutaj są trzy elementy w rządku drugim, no ale muszę, nie mogę na tej samej ścianie pracować, bo inaczej ten sobie popsuję, tak? Czyli przekręcam i daję poziomu. Patrzę, których mi brakuje. To jest ten element, jak ja to mówię, 2-2. Szukamy, gdzie taki element jest. Jest tu. Przekręcę go sobie, żeby był w tym samym miejscu i mogę sobie ten element stawić. Ten z prawej strony muszę wrócić, tak? Teraz szukam elementu tego,
On jest tu, czyli jakbym go przekręciła, to go widzę, więc najpierw go muszę zabrać stąd. Ustawić poziomo. Jest. Wstawiam. Dla bezpieczeństwa najlepiej wstawić go na ten rządek, na tą samą ścianę. Czyli ustawiam go sobie pionowo i wsuwam. Tak? Mam już dwa pionowe. No to teraz patrzę. Jest element, już rządek brzeżny, trzy elementy. Ten chciałabym tam wstawić, w związku z czym najlepiej sobie wziąć nie na tą ścianę tu, bo tu nie mogę manipulować, tylko na jakąś inną. Ustawiam sobie go w poziomie. Ten element daję we właściwe miejsce, czyli po prawej stronie i mogę go wsunąć. Tak? Brakuje mi jeszcze drugiego elementu. On jest tu. I jak go stąd zabrać? Daję sobie pionowo. Dam go sobie w dół. Tu. No ale teraz jak go dam w dół, to tu mi się cały rządek pojawił. Więc co robię? Tu jak go dam w dół. Przekręcam, żeby go wziąć z drugiego toru i ten drugi tor wstawiam z powrotem. W ten sposób wyciągnę sobie ten element. On jest w tym miejscu. Więc tu ustawiam poziomo. Tu ustawiam go w tej samej pozycji. No i teraz go wsuwam. Wszystkie elementy tutaj są. No i teraz daję je wszystkie na jedną ścianę. Jeden rządek gdzieś mi uciekł, więc go szukam. Dobra. Wszystkie elementy mam. Może sobie ten przesunę. Tu jest pusty. Żeby na tej ścianie były tylko niebieskie i dwa puste. No to dobra. Teraz niech będzie środkowy. Już mam dwa elementy po środku. Szukam elementów środkowych. Tutaj jeden widzę. Najpierw sobie go dam z prawej strony. Tu go sobie wsunę. Zostały mi te dwa elementy. Patrzę, czy któryś tutaj jest. Ten nie. Ale jest tu z drugiej strony. I go sobie wsunę. I został mi element środkowy. W drugim rzędzie. No to szukam. Tu muszę uważać. Widzę, że mi uciekło. Dlatego ten sobie dam pionowo. Tu sobie go wrócę. Ten mi się nie zepsuł, bo jest pionowo. Najwyżej zmieni ściany, nic więcej. I szukamy elementu. On jest w tym miejscu. A ja chcę, żeby on mi się znalazł. Zaraz zobaczymy, gdzie ja chcę go mieć. Na drugim pośrodku. Trzeci, to muszę najpierw z tej ściany się pozbyć, z tego elementu, więc na dół go dać nie mogę, bo tutaj mam te trzy, dam go sobie tu, ale tu mi się wrzucił ten rządek, w związku z czym zabieram go z tego pasa, gdziekolwiek i daję ten rządek z powrotem. No i teraz ustawiam go. Który to był element? Pierwszy. Czyli jest na dobrej linii. Ustawiam go sobie. Dobra. Zostały mi dwa. Muszę je stąd po pierwsze zabrać. Czyli układam je w pionie, bo w pionie mogę się poruszać. Daję na inną ścianę. Tego będę musiała zaraz wrócić. Więc żeby on mi wrócił, muszę z tego pasa je zabrać, czyli tu daję pusto i pusto tutaj wstawiam. No i teraz one są z tej strony, tak? Czyli po pierwsze ustawiam poziomo, ten mi pasuje, to sobie wstawiam. I teraz, żeby ten wstawić, tu muszę go przekręcić, wstawić.
No i teraz ustawiamy go pionowo i szukamy, gdzie są wszystkie elementy. Czyli tak, biały jest, niebieski jest, żółty jest. I teraz będziemy przechodzić do czerwonego. Tu będzie trochę więcej pracy, z tego względu, że trzeba uważać, żeby tej ściany nie zepsuć. Czyli czerwona. Trzeba uważać, żeby tych trzech nie rozwalić. Tymi oczywiście w pasach można jeździć niebieskimi, tylko trzeba pamiętać, żeby je najlepiej wracać. Dobra, jak patrzymy na czerwony, drugi rządek prawie że jest. Jak można element wstawić? Dajemy poziomo, szukamy, gdzie jest. Tu jest element. I teraz tak, wstawiamy pierwszy rząd, uciekamy całym rządkiem i cofamy z powrotem ten rząd. Dlaczego? Żeby niebieski tutaj został, tak? No to teraz szukamy tu. Jest już tyle, jest ten element. Albo tu jest jeszcze lepsza sytuacja. To są wszystkie cztery, brakuje jednego, on jest tu. Czyli tak, przekręcamy, wstawiamy, dajemy go w pionie. Ten wracamy, tak? Na czerwoną ścianę. No i teraz w jaki sposób ten włożyć? Tu, podobnie jak z żółtą, tylko że no, ten się akurat tu ułożył, czyli są dwie ściany różnicy. Czyli tak, wsuwamy go, ale ponieważ niebieski uciekł, obkręcamy 180 stopni i tyle samo wracamy. Czyli niebieski jest na swoim miejscu, czerwony też. No to jedziemy dalej. Jak zrobić środkowy rząd? Tak naprawdę środkowego rzędu brakuje ten z brzegu. Środkiem zupełnie się nie przejmujemy, ten z brzegu. No i on jest tu. Muszę go najpierw tam zabrać. Czyli zabieram na dół. Odsuwam go z tego pasa, bo ten pas musi mi wrócić. Tak? On musi wrócić, żeby ten się znalazł we właściwym miejscu. Dobra, no to teraz sobie ustawiamy. Czerwony poziomo jest z prawej strony. No i teraz tak. Daję do góry. Przekręcam pionowo i wracam z powrotem. No, przez przypadek mi się pomarańczowy ułożył. Pewnie tak się zaraz zepsuje, bo się tym teraz nie zajmujemy. No i teraz jak czerwony wstawić tu? Dajemy poziomo. Czerwony wstawiamy, dajemy pionowo i musimy wrócić. Ponieważ to był środkowy element, to on zawsze wraca na właściwe miejsce, czyli na czerwoną ścianę. Teraz tak, żeby zrobić te dwa, po pierwsze tutaj musiałabym mieć coś, co na czym mogę manipulować, czyli te czerwone muszę stąd wyciągnąć. Czyli jeżeli chcę ten wyciągnąć, rządek, to znaczy, że muszę tu na symetryczny dać, tak? Czyli ten symetryczny. Czyli jak chcę drugi z prawej, to tak naprawdę muszę włożyć w innym kolorze drugi z lewej. Dlaczego? Bo jak obkręcę o 180 stopni i wrócę czerwonym, to wtedy mi tu wyskoczą, tak? I podobnie jest, jak chcę to ze brzeszku wyciągnąć. To znaczy, że muszę tu włożyć. Biorę element bez czerwonego, wsuwam na czerwoną ścianę, obkręcam o 180 stopni, a te wracają mi z powrotem. Czyli te mam tutaj bez czerwonych, czerwone przeszły na te miejsce, gdzie będę teraz nimi manipulować. Tak? Zróbmy sobie może element brzeżny, tak? Krawędź. Tu mam krawędź. Teraz przypominam, wjeżdżamy do pionu i wracamy tamtym elementem, tamtym pasem, tak? Dobra, brakuje nam co? Wierzchołka jest tu, czyli tak, wstawiam wierzchołek, przekręcam i cały ten pas wraca.
patrzymy poziomo, czego brakuje. Brakuje drugiego elementu, jest tu. Czyli wstawiam element, czyli wjeżdżam drugim rządkiem, przekręcam na pion i drugim rządkiem wracam. I teraz jak ten rządek trzeba wsunąć do góry, tak jak przy żółtych było. Czyli najpierw muszę czerwonym paskiem wjechać na czerwony. Wjeżdżam, przekręcam 180 stopni, czerwony wraca. No i został nam ostatni, tu. Szukamy taki element. Jest tutaj, czyli go wsuwam, przekręcam i ten sam rządek mi wraca. Ustawię sobie go poziomo. Brakuje mi tego i tego. Ten element jest tu, ale najpierw wstawimy ten, który mamy. Czyli dajemy sobie do góry. Można nawet z dwoma rządkami, to nie jest problem. Zabieramy i dajemy z powrotem te dwa rządki na dół. Teraz, żeby ten wstawić tu, muszę najpierw ten rządek stąd zabrać. Jak go zabieram? Daję sobie ten rządek na dół, obkręcam go i ten rządek mi wraca. Tak? Więc ten element tutaj nam pozostał, a tu nic nie popsuliśmy. Teraz ten element wjedzie tu. Czyli wjedzie, zabieram go i ten sam rządek mi wraca. I żeby cały rządek wstawić tu, czerwony do czerwonego, jest. Obkręcam 180 stopni i ten sam drugi rządek wraca. I w ten sposób mamy już cztery ściany i została nam manipulacja tych dwóch. No i teraz nam się zrobiło ciasno, bo tak naprawdę manipulujemy na tych dwóch ścianach. Reszty nie możemy popsuć. Sporadycznie jakąś ścianę boczną wykorzystamy na sekundkę, ale to nie teraz. No dobra, co jest łatwo do zrobienia? Łatwo do zrobienia jest na przykład, najpierw popatrzymy, czy są gdzieś całe rządki, które by można wstawić i nie zepsuć. Co bym zrobiła? Wstawiłabym ten rządek. Jak ten rządek bym wstawiła? Można go wstawić tu na drugi lub tu na drugi. Na razie chyba to nie ma znaczenia. To wstawimy go tu. Czyli tu wjeżdżamy, pojawił się, obkręcamy 180 stopni i ten sam rządek wraca. Tu jest taka fajna sytuacja, że ten rządek jest prawie cały bez tego jednego elementu. Fajnie jest ten rządek mieć na dole, czyli na tej ścianie, ale ten element nam jest potrzebny. Jak to robimy? Skoro ten jest potrzebny i to w dodatku w takiej samej pozycji jak tu, co możemy zrobić? Symetrycznie, czyli jak ten jest drugi z prawej, to drugi z lewej. Wjeżdżamy do góry, obkręcamy o 180 stopni i drugi rządek na dół. No i teraz tak. Tutaj są te elementy bez tego środka. Symetrycznie są z tym elementem po środku. I to jest bardzo fajna sytuacja, bo wtedy co robimy? Teraz skorzystamy z której ściany z boku, obojętnie, może być biała. Środkowy element zjeżdżamy w dół. Obkręcamy o 180 stopni i wjeżdżamy nim z powrotem. Czyli tak biały się nie psuje, a on wjechał tutaj dokładnie gdzie trzeba i cały zielony nam się zbudował. Teraz mogę go wsunąć na pomarańczowy. Jak? Zielony do zielonego. Tak? Obkręcam 180 stopni i wracam. Czyli ten środek mam gotowy. I teraz trzeba się zająć elementami, ale nie samymi wierzchołkami, tylko zacząć jakby od środka. Tak? Brakuje nam tu środka i tu środka. Tu, ponieważ jest cały rządek, to można go wymienić. Szukamy rządka, który ma najwięcej, na przykład ten lub ten.
nie ma znaczenia, tu są cztery i tu są cztery. Czyli skoro ten chcemy wyciągnąć, to czyli z drugiej strony musimy wjechać, kręcić o 180 stopni i wrócić. No i teraz można by powiedzieć, że są cztery elementy do wstawienia, ale niekoniecznie będą cztery ruchy, może być ich więcej. Zacznijmy od tego środkowego. Ten środkowy jest wstawić najłatwiej. Po pierwsze ustawiamy tu pionowo ze środkowym. I tu ustawiamy pionowo ze środkowym. I teraz, jak te są pionowo po środku, to lewy rządek. Wjeżdżam do góry, obkręcam o 180 stopni, wjeżdżam na dół. Te elementy są naprzeciwko siebie. Czyli znowu korzystamy z tej ściany. Zjeżdżamy w dół, obkręcamy o 180 stopni i wjeżdżamy z powrotem. No i teraz możemy go wymienić z tym paskiem, który ma najmniej elementów, czyli wjeżdżamy tym, gdzie ma dużo, obkręcamy i wraca ten, który ma mało. I teraz się zajmiemy na przykład tym, żeby ten element włożyć, może się okazać, że ten nam się popsuje. Bo je się robi jakby od środka na zewnątrz. Czyli żeby ten element włożyć, co musimy zrobić? Jak ja go zjadę dwoma paskami i przekręcę, to widzimy, że on jest tu. Czyli potrzebny mi jest taki element. Ja obkręcę i włożę z powrotem. I taki element jest tu. To jest to samo ułożenie. Czyli co robię? Zjeżdżam dwoma. Przekręcam w lewo, przeciwnie do wskazówek zegara. I teraz uwaga, wjeżdżam jednym rządkiem. Przekręcam na prawą stronę. Dwa rządki wjeżdżają do góry. Przekręcam 180 stopni. Dwa rządki wracają w dół. No i teraz niespodzianka. Dodatkowy czerwony, który nam tu przeszkadza. Co robimy? Czerwony na niebieski wjeżdża. Obkręcamy o 180 stopni. Wraca mi pomarańczowy. Tym się nie przejmuję. Wracamy do moich zielonych. Wstawimy sobie może rogi potem. Czyli został nam ten element. Jeżeli brakuje elementu na dole, to będziemy robić dla odmiany w dół i w ten sposób. Czyli brakuje nam tego elementu u góry. Na razie wracam. Ten element u góry jest dokładnie tu. Tak? Czyli w dół przekręcam. I teraz jednym rządkiem wjeżdżam. Jednym. Daję je na prawą stronę. Do góry. 180 stopni. Dwa prawe rządki wracają. No i teraz znowu muszę się pozbyć tego niebieskiego. Tak? Niebieski do niebieskiego, obkręcam, pomarańczowy wraca. No i zostały narożne. Narożne są o tyle proste, że one już nie burzą innych ścian. Czyli tak, jak będę chciała ten element, to jest ten, zjeżdżam w dół i przekręcam w ten sposób, czyli wstawiam ten dolny. No i teraz znowu na prawą stronę, na zieloną ścianę, 180 stopni i wracamy. No to teraz ten element, ten będzie tu tym górnym. Dlaczego? Bo jak przekręcę w dół i przekręcę w ten sposób, to zwolni mi się ten u góry. Na szczęście go tutaj mam. Wstawiam do góry. Znowu na prawą stronę, do góry, 187 i na dół. I został mi jeden element. Możemy go sobie zostawić tu, czyli ten górny będzie wstawiony. W dół przekręcam. Z dołu wstawiam ten element. Na prawą stronę. Do góry
180 stopni i wraca. I w ten sposób mam już wszystkie kolory tutaj wstawione. Kolejny krok to jest parowanie krawędzi, bo już środki wszystkie mamy. Parowanie krawędzi, czyli ustawienie, żeby krawędzie były wszystkie, czyli te 5 elementów w jednym kolorze. Czyli pierwsza rzecz, trzeba znaleźć, nie wiem, tutaj są dwa, więc może zaczniemy od tych pomarańczowo-niebieski. Jest tutaj taki element i ja go muszę ustawić już tu na dole, tak? Czyli przekręcam i sobie ustawiam. Sprawdzam, czy on jest w ten sam sposób ustawiony, niebiesko-pomarańczowy, niebiesko-pomarańczowy. Tak, jak to robię? Jeżeli, może tak, mogę zrobić albo na lewą stronę, albo na prawą stronę. To nie ma znaczenia, to są symetryczne momenty. Ale tutaj muszą być te nieułożone, które mogę sobie ewentualnie zepsuć. Czyli tak, wjeżdżam z samym elementem na miejsce, tak? Odsuwam na bok, teraz pokazałam, że na lewą stronę, tak? Przekręcam do tyłu, ten zepsuty, jeszcze nieułożony jest po lewej stronie, wracam nim z powrotem. Dlaczego? Bo muszę ten czerwony spuścić z powrotem na dół. Przesunąłem się na tą krawędź, szukam kolejnych elementów, widzę, że tutaj mam, tak? Muszę go ustawić na dół, czy sobie go tu przekręcam, on jest tu, jeszcze raz przekręcam go na dół i daję tu. No i teraz się okazuje, że on jest do góry nogami, tak? Czyli pomarańczowo-niebieski, a nie niebiesko-pomarańczowy. I teraz w jaki sposób ja go obracam, żeby tu było obrócone? Jadę nim w prawo, on jest w tej chwili tu. Przekręcam go na tą ściankę, która jest tu. Tą ścianką daję go z powrotem na ten spód i wkręcam na miejsce. I on z tej pozycji przeskoczył na tą, no i się przy okazji odwrócił. No i teraz chcę go dać do góry. Pilnuję, żeby prawa krawędź była nieułożona, prawa albo lewa. Teraz robimy na prawą, bo mamy dłużej prawej. Czyli wsuwam sam element na miejsce, przekręcam w prawo, on jest tu, do tyłu, tu pilnuję, żeby ta była zepsuta, tak, nieułożona, wstawiam z powrotem i rządek wędruje mi z powrotem. Ja to samo mogłabym zrobić tu na lewą stronę, identycznie jak przedtem pokazałam, to nie ma znaczenia, bo te są w są symetryczne. Ważne jest, że ten element tutaj, ta krawędź jest nieułożona, bo my ją z powrotem będziemy psuć. Więc jak w tym miejscu damy ułożoną, to sobie po prostu zniszczymy. No i muszę poszukać ostatniego elementu, tym razem środkowego. I on jest tu. Tak? I muszę go jakoś tam tu dotransportować. I jak go dotransportowałam, on jest we właściwym kierunku ułożony. Sprawdzam, jest nieułożona krawędź. Wkładam go do góry, już jest wszystko. Na prawo, do tyłu, wraca góra i wraca rządek, który potrzebuje. Tak? I teraz mam jedną krawędź. I teraz będę identycznie robiła pozostałe. Patrzę, czy gdzieś nie mam przez przypadek już coś sparowane, bo szkoda by było. O, tu mam niebiesko-czerwone. Czyli tu mam też niebiesko-czerwony i go sobie muszę wstawić, tak? Jest dobrze ustawiony. Rządek do góry, ten jest nieułożony. W prawo, do tyłu, góra wraca i środek wraca, tak? I och, i go wsadziłam do góry nogami, nie zwróciłam uwagi. Tu nic, zaraz będę szukała we właściwym i on mi wyjdzie. I w prawo, do góry, góra wraca, środek wraca. Tu mi się pojawił. No i teraz jeszcze raz, w jaki sposób ja go obracam. Czyli muszę go odwrócić. W prawo, on jest tu, do tyłu go daję,
sprowadzam go tu do siebie naprzód i obkręcam. I mam go tutaj. Mogę użyć albo lewego rogu, albo prawego, czyli nie ma znaczenia, czy z lewej, czy po prawej. Czyli ja go wstawię do góry, tak samo mogę dać w prawo, do góry, góra wraca i rządek wraca. Tak, mam tu i szukam ostatniego elementu. Mnie to zawsze dużo czasu zajmuje. O, tu jest. Jest po lewej stronie, czyli daję go w dół i go sobie tutaj przytransportowuję. Jest dokładnie tak samo ułożony. Po prawej stronie patrzę, że niczego sobie nie popsuję. Czyli wstawiam, góra, prawo, góra wraca i przód wraca. Tak? I mamy kolejną krawędź zrobioną. To nie ma znaczenia, czy one są przy tych samych środkach. My tu w ogóle nie patrzymy. Dobra, niech będzie czerwono-żółty, albo inaczej żółto-czerwony. Tu mam żółto-czerwony, jest zepsuta. Wkładam na lewo, do tyłu, góra wraca i rządek wraca. Szukamy czerwono-żółty. O, i tu jest, jest odwrotnie. Czyli w prawo, do tyłu, tu do tej przedniej warstwy i przekręcam i znajduje się z przodu. Tak, stawiam prawo do tyłu i wraca rządek. No i teraz jak się przyjrzymy, dobra, tu mam dwa, ostatnie, które chcę tam wstawić, są obrócone, czyli w prawo, tutaj do góry, przekręcam na dół i do siebie. I one są dwa. I teraz tak, tu po prawej stronie jest krawędź ułożona. Więc albo skorzystam z lewej krawędzi, albo sobie z prawej muszę przestawić w taki sposób, żeby no, nie zepsuć tej ułożonej. Tak? Już mam nieułożoną i ja mogę dwa wstawić równocześnie. Nie muszę ich wstawiać pojedynczo, czyli dwa wstawiam do góry, tu jest ta nieułożona. Czyli w prawo, do tyłu, góra wraca, no i te dwa rządki wracają. I mam już trzy. No to teraz już bez mówienia szybciutko, no z tym moim szybciutko to będzie różnie, ale powiedzmy, że szybciutko będę układała do momentu, kiedy kiedy się znowu coś nowego pojawi. Cały czas muszę pilnować, żeby sobie nie zepsuć, muszę odwrócić i wstawiam następny. Ja robię teraz biało-niebieski. Muszę wrócić. Cały czas trzeba pilnować, żeby ta krawędź z prawej lub z lewej strony była nieułożona, żeby jej nie zepsuć. O, no i wyszło, że on jest odwrócony. Ja może ten moment zostawię na później, bo mogłabym tutaj włożyć cokolwiek i włożyć go jeszcze raz we właściwy sposób. To jest jedna z metod. Może specjalnie jej na razie nie zastosuję, żeby pokazać, co można zrobić innego. To teraz wezmę sobie pomarańczowo-białe. Gdzieś widziałam na której ścięce, że miało dosyć dużo ułożone, a pomarańczowo-żółte, to sobie to skorzystam. Tutaj są parami, więc warto ich nie uszkodzić i na przykład skorzystać z krawędzi lewej, żeby po prostu mieć mniej pracy w późniejszym etapie.
teraz będę z lewej krawędzi korzystała. Dobra, szukamy tego miejsca, co one były po dwa. Tutaj są. Jest żółto. Żółto-zielony. Tu jest żółto-zielony identycznie. Niestety przy tej ilości kolorów to ciężko znaleźć właściwy. Cały czas pilnujemy, żeby krawędź była z jednej strony nieułożona, bo ją tak naprawdę psujemy. Ten mam odwrócony, więc szybciutko go odwracam. No i teraz szukam. Te są dwie ułożone, więc muszę sobie dotransportować coś, co jest nieułożone. Z prawej strony, żebym sobie tego nie zepsuła. Dobra, co teraz sobie zrobimy? Tu jest pomarańczowo-niebieski, pomarańczowo-zielony, przepraszam. Też. Ten jest tutaj w przeciw, odwrotnie, więc ja sobie go... No i teraz tak. Te są ułożone, najbliższy nieułożony jest gdzieś tam z tyłu, więc te sobie trzymam, a ten sobie przykręcam, tak żeby go sobie dotransportować. Tak, i teraz będę na prawą stronę używała tego algorytmu. Tu mam pomarańczowo, ale jest do góry nogami. Szybciutko wracam. Akurat mi się ta zepsuta tu dotransportowała. Oj, to fajnie, widzę, że mam dwa. Wstawię dwa równocześnie. Na prawo, do tyłu, wraca. Dobra, mam coraz mniej ścianek. Właściwie są już tylko te trzy. Zielone, czerwone wstawię równocześnie. Dwa. No i zielono, czerwony mam tu. Tak? Te są dwa. Ułożone, szukam tego nieułożonego z tyłu. Ja chyba najbardziej wolę na prawą stronę te algorytmy, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Dobra. I mamy taką sytuację, że zostały nam dwie. Nie mamy już możliwości korzystania z tych bocznych, bo one są ułożone i musimy je powstawiać na miejsce. Żeby powstawiać i na przykład ten czerwony chciałabym wstawić tu, to tak naprawdę tego wyciągnę, tak? Więc nie jest to dobra sytuacja. I podobnie ze środkiem, w związku z czym te elementy muszę powkładać tu, gdzie jest środek, czyli jak jest czerwono-biały środek, to one muszą trafić do góry, tak? Jak ja te dwa równocześnie wstawię do góry, to te dwa mi wyjdą. I robię to w ten sposób. Wstawiam dwa. Teraz tak. W lewą stronę przekręcam. Ten przód przekręcam też w lewą stronę. Górę. Te, które ustawiałam, teraz mają mi trafić tu. Z prawej strony przekręcam, ten przód przekręcam, tak? I te dwa rządki wracam. Tak? I w ten sposób mam raz, dwa, trzy czerwone, tak? I teraz, jak ja chcę włożyć, mam do wyboru ten lub ten. Jeżeli ten czerwony włożę do góry, to ten mi wyskoczy. Jeżeli ten czerwony włożę do
do góry, ten zielony mi wyskoczy, czyli jest dobra sytuacja. Czyli teraz będę wkładała ten identycznie do góry. Teraz tak, tu przekręcam, w przód przekręcam, tak, czy one są poziomo. Tą krawędź tu wracam, góra wraca, przód wraca i środkowy element wraca. Tak? Czyli mam raz, dwa, trzy, cztery koloru czerwonego i jeden zielony. No i teraz ten czerwony akurat tu jest dobrze. Czyli muszę jakby czerwony na czerwony, żeby ten z drugiej strony mi wyskoczył. Gdyby się okazało, może ja pokażę taką sytuację, że czerwony wchodzi na zielony, to znaczy, że ten wyskoczy. I to jest sytuacja niedobra. Czyli po prostu muszę to przesunąć. Tak jak obracanie elementów, tak? Czyli w prawo, do góry, z tyłu, w dół i przód, tak? Czyli muszę włożyć go jakby czerwony do czerwonego. Wkładam czerwony do czerwonego, czyli tak, góra, przód, krawędzie przewędrują w to miejsce, góra wraca i przód wraca i środeczek wraca, tak? No i teraz jest taka sytuacja, że te są zamieniane i te są zamienione i ja ich w tym momencie nie będę obracać, bo gdybym je w tym momencie obróciła, to nie mam pewności, czy na końcu ta krawędź powinna być tak ułożona, czy odwrotnie. Dlatego ja to zrobię na końcu, jak już będę mieć pewność, w którą stronę je poobracać. Czyli od tego momentu układamy sobie to jak kostkę 3x3. Tak? Czyli na przykład możemy sobie ustalić, czy te niebieskie są ważniejsze, tak? A tu jest więcej zielonych, więc te zielone są ważniejsze. I układamy jak zwykłą kostkę 3x3. Na kostkach nieparzystych faktycznie można byłoby ten algorytm obracania zrobić teraz, bo środkowego elementu się nie da obrócić. On zawsze będzie identycznie. Na kostkach parzystych to ma znaczenie, dlatego że tam środkowego elementu nie ma i nie wiadomo, do którego trzeba dopasować, tak? Czyli faktycznie teraz będziemy się sugerować ułożeniem środkowego, tak? No i układamy zwykłą kostkę 3x3. Biały do góry, najlepiej sobie ustawić już od razu kolorem i wtedy wiemy, że tu musi być niebieski. Niebieski. Nie tak wstawiam. Miałam się sugerować środkowym elementem. Jest niebieski, zielony już mam na miejscu i brakuje mi pomarańczowego, który mam na dole. I akurat wszystkie skoczyły mi na miejsce tak jak trzeba. Teraz wierzchołki. Żółto-pomarańczowy, czyli jak mamy go w miejscu, który ma być. Ponieważ jest na tej ścianie, to odsuwamy w tą stronę, zjeżdżamy wierzchołkiem, stawiamy i do góry. Czerwono-niebieski, jak ustawimy pod spodem, on jest na tej ścianie, czyli dajemy w tą stronę, zjeżdżamy, stawiamy i do góry. Tak, ten wierzchołek i ten tutaj akurat są już włożone i nie te co trzeba. Ten wyciągam jak? Zjeżdżam w dół, obojętnie czy w lewo i w prawo i do góry. Ustawiam go sobie pod zielono-czerwonym. Tu jest zielono-czerwony. On jest na tej ścianie, w związku z czym odsuwam w tą stronę. W dół, z powrotem i do góry. I został mi czwarty. Wsuwam go pod ścianę. A pod ten wierzchołek. On jest pod spodem. Na tej ścianie, czyli w prawo. Dół, wstawiam i do góry. Tak? Gdyby była taka sytuacja, ja może pokażę. Muszę sobie go tylko obrócić odpowiednio. Dobra. Gdyby była taka sytuacja, że ten wierzchołek z białym, ale jest dokładnie pod spodem. Tak? Ustawiam go sobie pod spodem. Czyli powinien być tu, jest tu. Co wtedy robię? Robię w dół. On jest teraz tu. Przekręcam go sobie.
daję do góry, daję pod ten wierzchołek, przekręcam, stawiam i do góry. Czyli takie kilka ruchów, żeby element spod samego dołu trafił do góry. No to teraz krawędzie. Tu mamy czerwono-zielony. Ustawiamy czerwony do czerwonego. On ma wskoczyć w tą stronę. Czyli najpierw go odsuwamy przód, z powrotem przód wraca, teraz do siebie, góra, od siebie i góra. I on jest wstawiony. Tu mam pomarańczowy. Teraz pomarańczowy jest odwrotnie, bo pomarańczowy ma wejść w tą stronę. Czyli jak ma wejść w tą stronę, to najpierw odsuwamy, tym razem odsuwanie jest w tą stronę. Więc najpierw góra, z powrotem, teraz do tyłu, przód, do siebie i wraca. Czyli tutaj były pokazane dwa algorytmy, jeden wstawiania z góry na tą krawędź, a jeden z prawej strony. Teraz patrzymy. Czerwony. Czerwony do niebieskiego. Czyli skoro tu jest czerwony i niebieski, to najpierw odsuwamy, jak odsuwamy, czyli w dół. W dół, góra, z powrotem. Teraz do tyłu, przód, wskakuje i z powrotem. I został nam ostatni. Czyli niebiesko-pomarańczowy, czyli najpierw zaczynamy do siebie. Góra, wraca i wraca. Teraz do tyłu, przód, wraca i wraca. Gdyby była taka sytuacja, ja szybciutko pokażę jedną sytuację, która nam się czasem wydarzy, czyli że w trakcie składania kostki okazuje się, że jest krawędź na odwrót. Jeżeli jest krawędź na odwrót, to po prostu ją wyciągamy i wkładamy. Jak wyciągamy, po prostu inną krawędź wkładamy, tak? Obojętnie, którą wybieramy sobie jakąś, tak? I tym samym algorytmem. Ona znajduje się z tyłu. Trzeba ją sobie teraz przyciągnąć i teraz już można ją włożyć na miejsce. Tu, góra, z powrotem, do tyłu, przód, z powrotem. No i zaraz zajmujemy się czapeczką. I tu może być kilka możliwości. Jeżeli jest literka L, no, taka przykręcona literka L, ustawiamy ją z lewej strony, tak żeby żółty był po lewej stronie i u góry. Co robimy? Przód, góra, prawa strona, góra wraca, prawa strona wraca, przód wraca. I mamy wszystkie u góry. Jeżeli żółty jest tylko po środku lub tworzy linię prostą, wtedy robimy tak. Prawa, znaczy prawa, przód, najpierw prawa, góra, prawa wraca. Wtedy jest taki algorytm. A my zaczniemy, przód jest zawsze na początku. I wszystko zależy, czy najpierw w prawą stronę zaczynamy, czy najpierw górą. Przy literce L góra, a przy innych kombinacjach zaczynamy od prawej strony. Jaki ja teraz algorytmów używam? Skoro już wszystkie są u góry, jest żółty krzyż, to patrzę wierzchołek. Czerwono-zielony jest tu i wtedy tak. Tu jest zielono-pomarańczowy, niebiesko-pomarańczowy. Są dwa na miejscu i nieważne jak ustawię, zawsze będą dwa na miejscu w tej sytuacji. W związku z czym po prostu jednym z algorytmów zamienię wierzchołki. Czyli z prawej strony
prawa góra, z lewej strony w lewo góra. Ta prawa wraca góra, lewa wraca góra. I one są zamienione. I teraz sobie je ustawiamy. I ten jest dobrze. I najlepiej tak ustawić, że trzy są źle. Teraz tutaj mam dwa ustawione dobrze. Te dwa są wymienione kolejnością. I ja to robię w taki sposób, że skoro te dwa są wymienione kolejnością, jeden z nich ustawiam na miejsce. W związku z czym, jak ten jest na miejscu, to te trzy są zmienione. Tak? Tu sobie trzymam, że ten jest we właściwym miejscu i sprawdzam. Ten powinien trafić tu, ten tu, ten tu. Trzeba je wymienić w taką kolejność. Tak? I albo robimy jeden raz algorytm, albo dwa razy. Ja tam mam jeszcze wersję symetryczną, ale już teraz tego tłumaczyć nie będę. I który algorytm używamy? Czyli jak jest po prawej stronie dobrze, to wtedy lewy algorytm. Lewo w lewo, prawo w prawo. Teraz wracamy z lewej strony i górę wracamy. Wracamy z prawej strony i górę wracamy. I teraz patrzymy, czy wszystkie wierzchołki są na miejscu. Są, tylko są obrócone. No i odwracamy teraz wierzchołki, jeżeli wszystkie są kolory u góry. Prawa, raz, dwa, dół, górę. I obracamy dwa razy. W sytuacji, w której dwa są dobrze, a dwa są źle i ten algorytm nie zadziałał, można zrobić w ten sposób, jest drugi algorytm. Tak, czyli ten był do góry, dwa razy w dół, jeden raz do góry, jeden raz w dół. No i ustawić na miejsce. Jeżeli natomiast dwa są, tamten algorytm znowu można użyć, tylko trzeba pamiętać, w którym momencie jak ustawić, ale jest jeszcze jeden algorytm. Sześć razy robimy to samo i on będzie obracał ten i ten wierzchołek równocześnie. Najpierw jednym się zajmiemy i trzeba jakby zrobić ten cykl sześć razy. Czyli w dół, w lewo, wraca, wraca. To jest jeden raz. W dół, w lewo, wraca, wraca. To jest drugi raz. I ten wierzchołek się już obkręcił, ale jeszcze nie wskoczył na miejsce. W związku z czym jeszcze dwa razy go robimy. W dół, wraca, wraca. W dół, wraca, wraca. No i teraz widać, on wskoczył na miejsce. Tu jest dalej bałagan. Myśmy go cztery razy zrobili. W związku z czym ten zły wierzchołek muszę go tu przytransportować. I dokończyć pozostałe dwa ruchy. W dół, w górę, w dół, w górę. No i sobie czapeczkę przekręcam na właściwe miejsce. Tak? Ten algorytm można użyć zawsze. Nie trzeba stosować tego pierwszego, którego pokazywałam. Można stosować ten. No i teraz musimy wymienić krawędzie. Są różne algorytmy do tego. Ja używam taki. Czyli jak chcę je zrotować w ten sposób, czyli te trzy. Przód i dwa prawe. Ale chciałabym je zrotować jakby w lewą stronę. To znaczy, że ten zielony ma trafić tu. Czyli rotujemy w lewą stronę. Gdybyśmy chcieli zrobić w prawą stronę, to robimy to samo, tylko że górę w prawą stronę. Albo dwa razy lewostronny. Jak robimy lewostronny? Środek odwracamy w dół całkowicie, czyli 180 stopni. Jeden raz w lewo. Jeden raz do przodu środek. Dwa razy góra w lewo. Biały wraca. Jeden raz w lewo. I znowu środek 180 stopni. I tu mamy ułożone. I został algorytm obracania tych elementów. Jak już mówiłam, składamy kostkę patrząc się na środkowy.
dlatego tak je akurat ułożyliśmy. I teraz, jak wygląda ten algorytm, który jest strasznie długi? Zaczynamy od prawej strony, ten, który jest źle, na dół, dwa razy góra, lewa na dół, dwa razy przód, lewa wraca, dwa razy przód, prawa strona dwa razy do góry, góra dwa razy, prawa strona jeden raz do góry, tutaj dwa razy, obracamy przód dwa razy, nie, prawa strona wraca, góra dwa razy, obracamy przód dwa razy i dwa razy wraca. Tak, on nam tutaj zmienił miejsce na dole, ale się ustawił. I jeszcze raz ten sam algorytm. Mam nadzieję, że teraz się już nie pomylę. Teraz będziemy jakby dwa równocześnie, dwoma rządkami. Jeden raz w dół, góra dwa razy. Z lewej strony też dwa rządki w dół, przód dwa razy. Z lewej strony wracają dwa rządki, przód dwa razy. Teraz raz i dwa, z prawej strony dwa rządki do góry, góra dwa razy. Z prawej strony raz do góry dwa rządki, góra dwa razy. Z prawej raz wraca, góra dwa razy. Odwracamy przód. I dwa razy obracamy. Teraz widać, że jest tu coś innego, ale tak naprawdę wystarczy czapeczkę odwrócić na swoje miejsce. I coś pomieszałam po drodze. A, już. Tu przekręcam i wszystko jest tak, jak trzeba. Tak? Czyli na końcu jeszcze trzeba ustawić. I mamy gotowe. Trochę pracy przy tym jest, ale jest to do ułożenia.